gierkę pyka? No wiesz co, ja to Nordgarda grałem już od bardzo, bardzo dawna. A, czyli w ogóle w jedynkę, tą pierwszą taką. Znaczy, w pierwsze wersje, wiesz, bo to beta to się tam ciągnie troszeczkę, jak jeszcze były chyba tylko cztery klany, wiesz. I teraz pododawali jakieś kruki, jakieś niedźwiedzie i tak dalej. No ale wiesz co, bardzo mi się spodobała gierka, jakoś tak sobie ją kupiłem i wiesz, tak sobie pykam, taka chillowa jest mega, nie? Wiesz co, siedzisz, kurde, robisz sobie tych ludzików, oni tam chodzą, coś budują, robią, nie? No ja to jestem mega fanem Settlersów, kurde, ze starych czasów i trochę mi to przekojarzy ze Settlersami. No, to mi też ma takie właśnie elementy Settlersów, też wydaje mi się, że to dlatego. Ja to, No, kurde, no, pogrom w fajne. Settlersów, ja cię, jest tam parę fajnych części. Ja to w ogóle jestem taki strategiczny ziomek, ja to strasznie lubię też strategię, bardzo. No dobra, kurde, to budujemy, panie. Let's go, zaraz zobaczymy, bo tu w ogóle można jakieś chyba sojusze zawierać czy coś, właśnie nie wiem jak to Możemy można. pierwszą rundę spróbować sobie sojusz zrobić i powalczyć za jaja, najwyżej drugą sobie Dobra, powalczyć. no to popróbujemy sobie w takim razie. Oczywiście, Dobra. kurczę, co tu, a dobra. Bo zapomniałem jakim klanem gram, a to ja gram kozą. A z, nie mogłem się nie mówić, chociaż nie, dobra, to było widać zresztą. Oj, kurde, co mi się dzieje z grą? Wow, myślałem, że mi grę wysadziło. No dobra, Wojtuś, no to kurde, opowiadaj w takim razie, co Czekaj, jak to tam ci w podgłośnić się muszę gamingu? trochę. Okej, spoko. Już ci poopowiadam zaraz. Gdzie ty jesteś tutaj? Na tym speechku. I to prawym na ciebie? Czy Prawym się na głośność mnie zmienia? i tam masz chyba. Zmień głośność. Chyba tak jest, tak powinno być. Dobra, mam cię głośniej. Dobra, to już teraz powinno być ok. Jak jeszcze. Ściszyłbym gierkę i. Bum, proszę bardzo. Lecimy. No jak mi jest, stary? No ja i tak lubię, wiesz, siepę w te gierki. Na razie zrobiłem dwa streamy. Mega to jest fajne. Kozileus, ty tam nie bądź zacwany. Co ja tam, kurczę, tutaj sobie ten... Fajki są do dupy niestety, ale To no zdarza mi prawda. się czasami. Natomiast no muszę rzucić się, bo męczą mnie strasznie, no. Gówno to jest niesamowite. No właśnie, to kurczę, to bardzo niezdrowa taka praktyka. No ale powiedz No mi, dobra, to niezdrowo. teraz zadam ci takie pytanie. Pierwsza gra, w jaką grałeś? Taką, Pierwsza którą gierka, w sięgasz jaką pamięcią, grałem? tak, żeby taka pierwsza, to nawet mogą być jakieś, wiesz, Amigi innej główienka. Ozie, to jeszcze przed Amigą grywałem gry, panie kochany. No to co ty gadasz, jakieś Pongi? Nie, no ja z ojcem moim chodziliśmy sobie często, słuchaj, do takich, wiesz, salonów z arkadę gierkami. Mój stary był też zajawkowiczem gier totalnym i... To i Double Dragon, albo takie, wiesz, co się szło w bok i się naparzało. To te A, te gierki takie, głównie grałem. no, to były dobre, to rzeczywiście. To Bardzo też lubiłem te tego. gierki. No, ja też pamiętam w ogóle arcade'ówki też, bo ja w Kanadzie dosyć często właśnie chodziłem z tatą na jakieś takie gierki, to jeszcze, wiesz, żadnej konsoli nie miałem. No. No ale jeszcze wiesz, bawiłem się w jakieś. Znaczy, no ja to troszeczkę. Ja nawet nie wiem, ile ty masz lat, szczerze mówiąc. Ja to jestem 9,5, Ja więc wiesz. jestem 8,4, kochany. No to 8,4. No to dobra, no to ja jestem młoda dupa w porównaniu do ciebie. No wiesz, to jeszcze nie mój rocznik, natomiast wiesz, jakieś gdzieś tam. Te arcade'ówki, czy bardziej tego. Boże. Jak to się nazywało? Pegasus, właśnie, nie? To jeszcze No, ta era. Pegasusik, tak, było się pana. Ja tu miałem stary potem Commodore 64, O jest. mnóstwo tych gierek było, nie? Czy moją taką pierwszą prywatną konsolą, jaką miałem, to było PlayStation 1, to wiesz, to już takie trochę późne, nie? Można powiedzieć era, Tak nie wiem jak to jest. z PlayStationami stałeś akurat. Nie, no, siepałem we wszystkie po kolei. Miałem od jedynki playaka cały czas, dwójka, trójka, czwórka, wszystko jest. Teraz to dwie playki nawet mam w domu. Muszę starą oddać przestrzeńcowi. Mówisz? No, bo mam teraz Pro sobie tutaj ogarnąłem. Pro faktycznie ładną robią graficzkę. O Jezu, ja też bym właśnie, kurde, chciał. Ja tak zastanawiam się nad tą czwóreczką, ale kurde, nie mam tego. Nie wiem, czy kojarzysz, kiedyś taką gierka się nazywa. Chociaż nie, no, Crasha Bandicoota na pewno kojarzysz, nie? No pewnie, Crash Bandicoot, tak. Ja zręcznościówek to tak powiem ci niewiele. No właśnie, ja właśnie dla Crasha chciałem kupić, bo teraz remaster był na PlayStation 4. Chociaż była jeszcze taka gierka na PlayStation 2, Ratchet & Clank się nazywała. Coś tam. I tego, i właśnie też dla niej, kurde, chciałem kupić, ale tak jakoś ostatecznie się tak nie zdecydowałem. Nie wiem, ja to jestem, wiesz, PC Master Race, taki, kurde, zagorzały. No ja wróciłem teraz, no na picyczka i tak no fajnie z tą myszką znowu, już się przyzwyczajam, już mało sam grać w jakieś gierki, jest Mówisz? spoko. Jakieś FPS? W ogóle FPS-y na konsoli grałeś? Tak dalej, czy co? No, przez ostatnie lata już tak, no wiesz, bo tak naprawdę to przez długi czas konsola dawała mi to, co chciałem, czyli rozrywkę grania w gierki.
Kto mnie atakuje? A, wilk. Już cię tam, kurde, gnoją wilki? No, wilk mnie gnoi. Ja to muszę przygotować. Ale moje ziomeczki, bo widzę ładnie. Nakopały. Dobrze, ładnie. No i dobrze, i dobrze. Ja tu muszę żywność na razie ogarnąć sobie w tym moim królestwie i odkrywam. Zajebiście, że jest opcja zrobienia melanżu. No, robimy melanż, kurde. Się cieszą. Jeszcze browar można zbudować. Cieszy trochę melanżu. Dobra, dobra. Dobra, browarek tak, niech się cieszą. Muszę wilka tu wyeliminować z jednego terenu, kurczę. Nagrał z widzami, znaczy no można też z widzami zagrać, nie? Tylko ja się boję, ja zawsze się boję grać z widzami, bo wiem, że kurde, zawsze znajdzie się jakiś kurde koleś, który najlepiej gra we wszystko i mi rozwali. Nie, nie tak, że ja nie umiem przegrywać, tylko wiesz, wolałbym się trochę pograć, nie? Jasne. Czekaj, bo tu popatrzę, co ludzie piszą. Siemano, siemano, tak, jest to koszulka z X-Tour z ostatniej trasy koncertowej Afrometal klubowej, 2012 rok, gdy wydaliśmy czwartą płytę. Takie koszulki wypuściliśmy do sprzedaży wtedy, ale chyba już ich nie ma. Widzisz, a w ogóle chłopaki coś tam jeszcze robią? Czy jak? Bo ja powiem szczerze, wiesz, chłopaki Afro gra. Ja od początku zeszłego roku nie gram z Afrometal, bo szykuję jakąś swoją muzę. Też chcę porobić inne rzeczy trochę, właśnie wejść w internet. Wiesz co, no super to była przygoda z Afro, to jest moja rodzina, wiesz, totalnie ich kocham, moi bracia, ale chce mi się coś więcej jeszcze w życiu, coś się, wiesz, poza tym jest to wieczny kompromis ze zespołem, nie? Mówisz? Aż tak? No bo masz, wiesz, no to jest 7 osób, u nas było 7 typa, tak. Więc jak robisz muzę, no to jest przepuszczane przez 7 głów. To nigdy do końca nie jest twoja muzyka, jest to jednak muzyka, wiesz, zespołu, nie? No, no tak, tak, rzeczywiście, czyli no, nie można się realizować jakby pod tym swoim własnym kątem, tak? No, a już pomału tak mam na to ochotę. Dobra, rozumiem. Co? Dobra, tutaj trzeba... Tereny jakieś zdobyć, wojaków jakiś porobić. A już właśnie pierwsze tereny podbiłem, kurde, wilko. No ja już mam 2, panie kochany. A to ja ci powiem, ja już mam 4. Uuu, to ja muszę przyspieszyć. No kurde. Czekaj, bo tu zima idzie, zaraz będzie pizdziawa. No, będzie pizgać, to prawda. Pizga na dzielni. Ja tu staram się ten... Ja tyle mam, fajnie, że ten mój klan jest. A tego. Masz wojskowych już? No już właśnie jednego sobie zrobiłem, ale ranny, kurde, więc wiesz. Na razie u mnie widać. Co tu się stało? O Jezu, 25 zł dostałem, kurde, a miałem nic nie dawać, no ale cóż, dziękuję Zypkiś, oh my god. Zypkiś to u mnie jest taki koleś, który przychodzi i wrzuca pieniądze i ja zawsze mówię, nie wrzucaj mi tych pieniędzy, on mi tak wrzuca. I dobra dusza, dobra dusza taka. Ale fajnie, dostałem jakichś subskrybentów też dzisiaj, jakże miło. Wiesz, a masz już sobie jakąś emotkę, masz w ogóle zrobioną, czy nie? No nie mam, właśnie muszę to porobić. No kurde, trzeba spiąć się. No, znaczy na razie te Streamlaby porobiłem właśnie, żeby było tam widoczne, chociaż na ekranie jak coś dostanę, ale... No, te emotki muszę porobić, żeby to było. A dopiero odpaliłem parę dni temu pierwsze streamy, więc tak wiesz, po kolei. Jo. No, dobra, co tu trzeba zbudować? To już jakiś lore odkryłem i super. Ja też tak kurde... Już jeden dzień, dwa dni nie grałem i kurde już odlatuję kompletnie, nie wiem co tego. Ty, tu jest jakiś Wendelfolnir, co to jest? Jakiś ptok leży. A, to masz tego ptoka, jak przyjmiesz ten teren i go uleczysz, to dostajesz tą wiedzę taką, co te talenty sobie możesz wybierać tam. A jest, dokładnie. Ja ostatnio właśnie miałem gierkę i też straciłem niestety go, kurczę, możliwość zrobienia. A, bo tu patrz, niedźwiedzie są, mają inne bajery, ja niedźwiedziami jeszcze nie grałem. No, niedźwiedzie mają tak, że w zimie nie tracą, bo generalnie jak nadchodzi zima, to jednostki tracą tam, wiesz, te swoje bonusy jakieś, nie? Tak. Ale niedźwiedzie nie mają tej utraty, ale mają bonusy właśnie, czyli warto nimi w zimie atakować, nie? No, w zimie są przekozaki takie. Nie możemy, chaty trzeba zbudować, dobra. No właśnie, to nie. Dobrze, żebyś mi przypomniał, dziękuję Wojciechu. No proszę bardzo. W sumie też zapomniałem. Javirkę. Pijemy Javirę. Zima idzie, panie. Ubierz kurtkę. No ja tu mam, kurde, bo jestem klanem kozy i mam owce, więc ja to wiesz. Na chillku. No, owce są spoko. Mardrok, no dopiero od paru dni zacząłem streamować. W gry to gram od dawna, ale... O, zima przyszła, słuchaj, ta. Piździ od razu zimnica. Panie, kurwa. No panie, daj tam leżeć. Jezus, zmarzlaki. Rąb te drzewo jeden z drugim. Chociaż ja to powiem ci, ładnie tą zimę przechodzę, bo mam wszystko na plusie dalej.
Tylko pieniądzów. Ja tylko pieniądzów mam. Ja też. Powiem ci. Muszę jakieś szkolenie, muszę wojsko zrobić, bo to koniec świata. Ja to mam żywnościową ekspansję taką, że ja pierdzielę, ja to będę żywnością zaraz handlował normalnie. Dawaj, buduj. Kurde, więcej chatek potrzeba. Dzięki za podpowiedzi, mordeczki. Dostałem już tutaj tipsy, gdzie jesteś. Na której części wyspy. Skąd wiesz? Znaczy, czekaj, nie, what? Co wy podpowiadacie? Znaczy, i tak my to mamy Alliance, chyba, no chyba, że ty no chcesz... No nie, no chcesz, Alliance w pierwszej rundzie, bo nawet nigdy nie robiłem, więc zobaczymy, jak to działa. No dobra, dobra. Chociaż, znaczy, ja nie wiem, czy jest per se taki Alliance, to raczej jest tak, że po prostu mamy z siebie nie atakować, wiesz, taki, takie męska dzięki umowa. Za taka męska umowa będzie, że mnie nie zaatakujesz. Ale będzie jak mi kurde. No, ja tu będę patrzył na ciebie bacznym okiem. Super. Na razie jestem. Dzięki za follow, ludziska, to bardzo miłe. No właśnie. Kurde, już mam stary, nie wiem ile tych obserwujących, bo nawet nie widzę, ale. Leci, no, leci. Ja przypominam tylko, że u mnie na tym, na kanale jest taka komenda wykrzyknik Łozo, gdzie możecie zobaczyć sobie nasz dual stream, czyli nasze dwa streamy lecą w tym samym czasie, możecie między czatami się przełączać, więc jeżeli chcielibyście. A i wtedy widać jakby oba streamy na raz? Tak, dwa streamy na raz. Więc wiesz, to więc... Muszę to jakiś bym sobie zobaczył, jak to wygląda, czekaj, to sobie kliknę. Wysłałem ci chyba tam linka tam wcześniej chyba. Tak, gdzieś tam był ten link. Gdzieś tam był. Jak to działa? Już patrzę. I dwie gęby są. I dwie mordy. Dzień dobry, to jest mordy. Siedzę w tej takiej widzisz, mojej todze. Ja tytułu nie zmieniłem już, dzięki temu widzę. Ach. Nie zapowiedziano, że ta gierka w nurkę. Ciepiemy. Właśnie. Ciepiemy, proszę bardzo. Tak ciepiemy. Zima znowu zaskoczyła drwalowców. No właśnie, więc jak macie gdzieś tam pytania jakieś do Wojtka, to możecie kurde wpadać na streama. Czy mówisz co, masz w ogóle jakiś plan ogólnie, czy tak sobie po prostu na razie tak YOLO streamujesz, kiedy masz czas? No tak to wygląda u mnie, że tak sobie YOLO streamuję. Natomiast staram się, będę się starał to robić regularnie, wiesz, tak co któryś dzień. No tak. Myślę, że tak nawet co drugi, może codziennie. Rzeczenie przez wiary, bezczynnie zrobicie, zbierałem żywność. O kurwa. Czekaj, to jak ja mam tutaj ten... Nie? O nie. Wilki mi atakują. Ty ustawię czacik. Wracam do gierki, dobra. To mamy już? O nie, wytrzymam, co ja zrobiłem, ale... Dlaczego ja tego nie mogę skończyć? Jest wilk. Uciekałem drwalem i przez przypadek kliknąłem na budynek i on się zrekrutował jako wojownik. Straciłem kasę. Nie. O. Ahoj, ahoj. Gochył. Wojaki, chodźcie tutaj. Będziemy się wilka brać. Nie wilka. A co ja znalazłem? O kurde, znalazłem obóz koboldów. What the fuck? Co to jest? Boom. Koboldy będą pojawiać się na tym obszarze i po bliskich terenach. Zdrowiciele, dawaj te chłopaczki. Ej, ja tu mam w ogóle obok siebie koboldy. Ja to pierwszy raz widzę. Te małe takie, co tradują? No, takie małe główienka, tylko ja nie wiem, bo to chyba można je zaatakować chyba, nie? Bo można, to... ale z nimi też możesz tradować. Co ty gadasz? What? To ja pierwszy raz nie widzę. Jak zbudujesz marketplace. O, shit, no to ja nie, no to ja muszę kurde tak ogarnąć w takim razie. Pierdziele, nie no, najgorsze jest to, żeby teraz cokolwiek zrobić, to ja mam wszystkie tereny z jakimiś tymi, nie? Z jakimiś niedźwiedziami innym. Ja mam na razie luzik, widzę. Ja tu żywność też mam, 33 plus na żywności, jacie, ale jazda. No to ładnie tam. No mówię, to jest moc kozy, nie? Ale marketplace'a muszę zbudować już, rzeczywiście. Dobra, ty tutaj... Działaj. O kurde, niezadowoleni z misji, zbyt wielu rannych. No ja też mam trochę rannych. Szlak handlowy, a to szlak handlowy. Dobry. No to nie jest, mam tu przyrost, kurczę, nie powiem, że nie. Chociaż czekaj, odkryłem, o tu jest w ogóle odkryte, są złoża tego, jakby magmy. What? Te w deszczu jak wolno chodzą, dziady. Dobra. Ty, a te koboldy można zaatakować normalnie? Można, możesz się z nimi bić. Dobra, to ja będę musiał ich rozwalić, bo tu mi kurde będą blokować. Wow, 250 followersów mam, dziękuję serdecznie. No to tak jak na początek, kurczę.
Mega miło. Rośniesz, kurczę, rośniesz. A wiesz, to dzisiaj bardzo dzięki tobie, dziękuję ci bardzo. A powiedz mi tego, powiedz mi lepiej, tą obudowę już masz w ogóle? Skończyliście ją tam robić? Tak, wszystko? Tak, już gram na tym PC-cie właśnie gram. Kurde, i co ty tam masz w środku? No tego GeForce'a 1070i. Panie Rudy, ja masz tak... lepsze kompy niż ja. Mam procesor, kurde, nie pamiętam. Teraz ja to z tego hardware'a już tak się nie znam. Ale opiszę to ładnie wszystko na tym. Dobra, ja sobie zerknę. Właśnie widziałem jak tam ze Stasiem, jakby też nie widział, to kurczę, Wojciech wraz ze Staszkiem, Staszka na pewno możecie znać, zrobili obudowę customową. To jest taka skrzynia piracka. Zajebista. Dokładnie. U mnie na Twitchu, jak wejdziecie na kanał i klikniecie w hardware, to macie linka do tego, jak mój komputer powstawał. No właśnie, to polecam zerknąć sobie. Ja też na tym streamie tam chwilę byłem, kurczę. Dobra. Rozwiń obszar, chociaż mógłbym tutaj obszar rozwinąć teoretycznie. Tak, tutaj tam się trzeba. Dobra, co tu ogarnął? Troszeczkę więcej drewna bym ogarnął, chociaż... A, potrzebuję ulepszonego tego, dobra. Ja tu już panie się rozwijam, kurczę. Najlepsze jest to, że to jest taki tak ekonomiczny klan, ta koza, zajebista jest. Tyle żarcia, co to robi. Staszek, gruby z Jaroka, co wy tu? Nie gruby, tylko puszysty. Teraz ja ciebie będę zacznę obrażać, kurczę. A to gruby? No Staszek. A Staszek przecież nie gruby. Jest gruby, tylko puszysty. Nie no, to jest kurwa wiking, 200-kilowy chłop. No, kurde, to prawdziwy taki mężczyzna. Ja jestem takim... A, bardzo fajny gość to jest. Ja jestem w 1/4 mężczyzną w takim razie. O kurde, pieniędzy nie mam. No właśnie, ktoś tu się zapytał, jak my się poznaliśmy. No, jak ty nie kojarzysz, to ja ci mogę powiedzieć, jak się poznaliśmy. Poznaliśmy się, byliśmy na tym, na Poznań Game Arena i w którymś momencie po prostu... No przyszedł jakiś taki, poprosił o 5 zł. Ten mówię, no dobra, no dam mu. I ten mówi, że ma piątkę. Ja mam piątkę, no a bo ja mówię, mówi, ty. Że streamuję od dawna, to mam dużo hajsu. No właśnie, ja mówię, ty, ja kojarzę tą gębę jakaś taka. I tego, i tak jakoś się poznaliśmy. A tak serio, to właśnie byliśmy na kolacji razem. Znaczy brzmi za bardzo romantycznie. Nie, byliśmy ze wszystkimi tutaj z naszej organizacji po prostu. Więc tak się poznaliśmy, żeśmy siedzieli naprzeciwko siebie i Łozo tak siedzi i mówi: kurde, to World of Warcraft jest super. A ja tak mówię: o, World of Warcraft, to ja też jestem World of Warcraft. Wiesz, my zaczęli gadać i mi gadał o tripach swoich, kurczę, przygodach, jakie przeżywał. Po górach chodził chłop krasnoludem. Nie no, ja bardzo lubię WoWa. Bawiłem się przed nią, grając tą gierkę, naprawdę. Zresztą sobie są na pewno jeszcze pogramy, nie? No, możemy zagrać, tylko ściągałem go, więc będę musiał dokończyć to ściąganie całe. Spoko, jak tam będziesz miał, to wiesz. Ale ja bardzo chętnie WoWika bym polatał. No to zaraz draugi będą atakować, uważaj, dosłownie za chwilę. Czyli tak. Już tutaj przy portalu. Ja tak samo, kurde, sierpień, słuchaj, zaraz nadejdzie. Krótko, I like. Co możemy zbudować? Dobra, bo ja to muszę, kurczę, się rozwijać cały czas. Ty jesteś górnik. A to już po kamieniu. O, świetnie. Hoj, ahoj. O kurde, co za mikro makro. Muszę tu uciekać tymi rannymi. O nie! Ja tu dałem radę. Dobra, ja też dałem radę, ale stracimy tego wojownika. Fuck! No to się nie udało. Z kim gram? Gram z Łozo! Z Wojtkiem! Siemano! Nowy streamer taki w ogóle. Bardzo miło, o! Fajnie, że podoba się tło, to miłe. Tło w sensie to, z tyłu za mnie, u mnie na ścianie? To jest, słuchajcie, taki pędzlem malowany obraz cały. Czy taki mural, no ja jestem wielkim fanem murali. O nie, wilki jakieś. A kto ci to rysował, powiedz mi? Czy to jest jakieś kupione? Wiesz co, jest taki artysta, który się nazywa Paweł Sfański. Tak jest? Jest to gość z Żoliborza, z Warszawy. No i świetny gość, po prostu. Powiedział mi, że nie robi żadnych... żadnego projektu, ani żadnego szkicu. Muszę mu zaufać. Mhm. Cały dzień spędziliśmy sobie w jego pracowni, rozmawiając o tym, co tam bym chciał. Aha. Ale jakby, że wiesz, generalnie... No, byłem pod wrażeniem na maksa. Czy to jest customowo narysowane dla ciebie? Tak, dokładnie. No właśnie. Ja lubię takie customowe zabawki, jestem takim nerdem trochę w tym wszystkim.
No bo ja tu dostałem informację od mojej pięknej żony, wie kim jest i wie kto narysował ci ten obraz i w ogóle ja tak mówię, what? Twojej pięknej żony? Masz no, żonę? Nie, no właśnie, kurde, a może kiedyś będę miał, kurczę, jak się zgodzi kiedyś. A, ale to no. Kobieta, rozumiem. To tak jest, właśnie też ten, więc już, więc, kurde. No i takie, takie historie, a historię tego obrazu i tak nie poznasz, o, tak bym powiedział. Ja tu już zaczynam łowić zwierzynę w lesie. Ja tu już łowię ryby. O kurde, jak masz zły. Ryby, ale masz fajnie. Rybki są łowione, nawet mam tutaj żelazo. Ile to mogę tego? Żelaza. Ale kurde, mało tego żarcia mi robią, cholera. Mam i pole, mam i ryby. Ja mam plus 22, panie, kurwa. Ja to robię tak, że tak. Kurde, właśnie muszę pomyśleć, co tu się dzieje, nie tak? Co ja chcę zbudować? Co chcę zbudować? O, to. Super będzie. Dojność górników, rekrutacja też w klas i dojność. Nie wszystkich jednostek wojskowych. Kurde, balans. Dobra, szybszych ziomeczków? Nie. No to potrzebuję, kurde, ten browar zrobić, ale widzę, że nie mam gdzie. Monetki potrzeba. Dobra, rekrutuję wojowników sobie i idę podbijać tereny w końcu, bo widzę, że naprawdę, kurde. Kurde, ale czat. Fajnie, dzięki za follow kolejny. Ja jaram się. Miłe to. Kurde, ile to typków. Czy ten... Jest? Czy mamy kobiety w Kanadzie? Tak, uwaga, chciałem potwierdzić, że w Kanadzie są kobiety i nawet są ładne. To jakby wszystkie plotki na temat kopulowania ze zwierzętami, jeleniami i różną inną dziczyzną jest nieprawda. Ani trochę, w ogóle, to absurd jest kompletny. Kobito, będziesz waliła młotkiem. No właśnie, to jest najlepsze, że wiesz, ja tu mężczyzn zatrudniam, wiesz, w robieniu pieniędzy, na przykład, wiesz, w składzie handlowym, a wiesz, a kobiety wysyłam do kopalni. I tutaj, kurde, kopio. No i super. Darmowe dwie sztuki narzędzi. Darmowe narzędzia. O, jakichś czerwonych widzę pomału. A to nie, jestem zielony. A ja widzę niebieskich. Ja jestem fioletowy. A no tak, dobra. To ja znalazłem tu ziomka. To my jesteśmy po drugiej stronie w ogóle mapy. Tak, od siebie daleko. To będziemy musieli ich, wiesz, tak squeezować. Dobra, dlaczego te żarcie tak z dupy? Co się dzieje? Ja mam 666 jedzenia. Kurde. Kogo ty by tu jeszcze? Jeszcze łowców weźmy. Kurde, not good. Cześć, tutaj jest... Tam jest tu browar, ja tu jeszcze kurę, ale no... Dawaj wojaków. Jedyne co, to mogę mieć problem jakiś z zadowoleniem czy coś. To jest trochę najgorsze. Happy jest na zero na razie. Żarcie na minus 5 zimą. Not good. Ale a, dobra, plus 3, panie, ha. Ale wytrzymam. Leżę pobudowałem. Dobra, w ogóle jakieś objąłeś sobie drogę, którą chcesz podążać tak swoją drogą? Sława, handel, mądrość, czy coś takiego? Tam w lewym górnym rogu, jak klikniesz sobie, to masz te poziomy zwycięstwa, nie? W prawym górnym, tak? Tak, tak, w lewym, przepraszam, w lewym. W lewym? Jak klikniesz sobie na ten twój nick. No. To tam masz warunki zwycięstwa, nie? I wiesz, masz poprzez sławę, handel, mądrość i tak dalej, nie? Czyli niekoniecznie musisz pokonać wszystkich, tylko możesz wygrać po prostu, nie atakując nikogo, tylko wiesz, na przykład ze sławy, nie? Sławę tam zyskujesz, powiedzmy, wiesz, zabijając jakieś wilki, jakieś tam budynki, robiąc i tak dalej. Handel to trzeba, wiesz, dużo, dużo tego hajsu narobić. I ten. I mądrość to są, wiesz, to są te mądrości, wiesz, narobić. Puma. Wiedziałem, dziękuję za tipsy. To jeszcze ścieżki nie obrałem, powiem ci. Na razie chaotycznie rozbudowuję swoje gospodarstwo. No ja tak samo dopiero gospodarka, kurde. Niewidzialna ręka rynku. Walczymy. O! Dobrze. Jedzonko. Będzie robione. Okej, potrzebuję wojaków więcej. Aha. Zaczyna zbudować obóz tarczowników. Niestety. Dobra, to
mnie atakuje. Uciekać, 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 uciekać. Teraz pomóc. Bijemy go. Do spełnienia budynku produkcji można przypisać dodatkowego mieszkańca. O, szesz, kurwa. Ale teraz będę robił, panie. Teraz to dobra. Tu to. Po Jacku. Mięso potrzebuje. Tu drewno mi robią, drewno jest git. Starczy, trzeba naprawić sytuację. Daj, spojrzę na tego czata, bo też muszę się nauczyć, że spojrzeć raz na czas. Jak będziemy grać w WoWa? No w WoWa też pogramy, tylko muszę go odciągnąć do końca. Kiedyś grywałem bardzo dużo. Z półtora roku siepałem. Ragu, czy będzie dziś jeszcze Fortnite? Tego nie wiem, wiesz co, bo jednak strategiczne gierki trochę zajmują i pewnie pogramy z Nexusem dzisiaj już w tą grę. Ale generalnie gram dużo w Fortnite'a, będę grał dużo w Call of Duty i będę streamował też takie FPS-y. A które Call of Duty najnowsze? Tak, bardzo mi się dobrze w to bawi. Ja to powiem ci, nie wiem czy słyszysz, takie gierce Titanfall się nazywała. I to takie Call of Duty podobne, jest też mega zajebista gierka, moim zdaniem troszeczkę fajniejsze. Titanfall, tylko ja nie lubię tych takich futurystycznych strzelanek, wiesz? Aż tak? Nie lubię skakania po ścianach, jetpacków, kurde i tego wszystkiego. Ja zresztą to jeden z tych nawet... chociaż tego... któryś z tych Ghost coś tam... Boże, ten Call of Duty nawet też był taki futurystyczny dosyć. Ale to te ostatnie Call of Duty były straszne, to ja się nie bawiłem przy tym dobrze w ogóle. Mówisz? No. Ale to po prostu moja preferencja jest taka. No tak, rozumiem. Boże, ja to jestem taki ten, może też nie za bardzo lubię, ale kurczę, te tytany to jednak było fajnie, wiesz, spadać jakiś tytan, kurde, wsiadasz do niego, rozpieprzasz ludzi, jak robił mega spoko. Tego Titanfalla w ogóle nie próbowałem, ale słyszałem dobre jest opinie. Bardzo, znaczy w ogóle to jest gierka, która nie osiągnęła jakby dużego sukcesu, aż tak, ale no moim zdaniem to jest jedna z lepszych strzelanek roku, jakby to podejście deweloperów samo było zajebiste, nie? Że oni, wiesz, okay. Że wszystkie DLC były darmowe, wspierali tą gierkę, mimo że nie osiągnęła, wiesz, sukcesu, nie zostawili jej przy pierwszym lepszym takim, wiesz, o dobra, nie zarabia to nara, tylko gdzieś tam jednak wspierali tą grę, nie? I jest mega fajna, będę musiał w nią jeszcze troszeczkę pograć. Dawaj na dominację, rozwal łozo, co to ma być? Ja jestem, kurde, ten. Ja tu jestem prawilniak, ja nie zdradzam. Tak jest. Jak się mówi, chociaż zobaczymy. Nie, no. O kurde. Zobaczymy, no. Hunter. Gdzie jest Hunter? Hunter. Ja tu jestem, dzień dobry. Hata łowcy. A, nie mam eł i jest chata owcy. I mówię, no przecież to są owce, to nie. O Boże, no tak, no. Dobra, dawać mi jakiegoś, żeby się budować. Zima idzie, panie, zima idzie. Znowu, kurczę, chociaż nie, jest czerwiec, zobacz, kurde, jest czerwiec, no, ciepło. No, ale niestety z żarciem jestem w dupie, mam minus 6 nawet latem teraz. Co ty gadasz, ja mam 600 coś i mam plus 14. No, ty tą kozą tam wyraźnie. No, to prawda. Nexus, no sorry, mówię Nexus, bo coś mi się kojarzy z Nexusem jakimś, ale Nexus. Ale to każdy Nexus. Mi tak mówi, to Royo, wszyscy, kurde, mi tak zawsze mówili, wiesz. No. Też każdy Nexus. No, nie, to nie przeszkadza, żeby nie było. Tyrk, dzięki, no zajebista jest ta obudowa, naprawdę Stasiu zrobił taką robotę. Dobra, to wyważony komputer po prostu. Chociaż mi też zmodował, wiesz, komputerem i zrobił też, znaczy takiego lekkiego moda zrobiliśmy, bo też teraz będę niedługo budował komputer. I mi zrobił, wiesz, w takim alianckim stylu, nie? Wiesz, taka niebieska ze złotymi elementami. Mega zajebista. Więc też, no Stasiu to kurde złoty człowiek, złota ręka. No jest. O kurde, będzie, słuchaj, sroga zima, będzie zamieć, słuchaj. I to ojej, będzie, to jak teraz będziesz miał ten, to będziesz miał przerąbane, jakby skup się teraz na tym, żeby... Na żarciu? No, na żarciu i drewnie, bo to będzie tak dużo teraz... Drewna będzie... mam milion, ale kurde, problem jest... Dobra, uzdrowiciela jednego chyba anuluję. No co bym jeszcze tu chciał zbudować, to już mamy. Nasze terytorium jest atakowane, co się dzieje, gdzie biją? Tu. Uciekaj. Zwiększyć liczebność. No kurde, przydałoby się więcej wojowników. Już postaram się... Chłopaki tu stój. Bo niedźwiedzia tu rozpizgać. Też hilują. A to będę musiał niedźwiedzia na raty pokonywać, kurde. Ale mam kiszkę z żarciem, no come on. Dawajta. Ja bym się bardzo chętnie podesłał, bo ja to mam aż tego nadmiar, ale... Ale sorry, no nie mogę. Jeszcze się nie odkryliśmy.
jakieś leczenie. No, kiszka, plus jeden. Dobra, żołnierzy muszę chyba anulować. Ja to z drewnem będę miał kłopot, szczerze mówiąc ci powiem. Wasze zdrowie, no to siup. O kurde, piją nasze zdrowie, no to ja dziękujemy też. Dziękujemy bardzo. To bardzo miło, to zdrowie się przyda zawsze, kurczę. Tak. Szczęście, jest. Pieniądze to tam wiecie, ale zdrowie to kurde jednak. To prawda. Dajcie zbierać żarcie, bo zima stulecia. No, dosłownie będzie taka zima przerąbana. Ja zawsze się martwię, bo zawsze mam wszystkiego tyle na minusie. No ale ja ten... robię już zapasy na zimę, panie. Ja już też zaczynam. Dobra, skolonizowane. Zbierać żarcie. Mam taki jeden w ogóle zajebisty teren, na którym mam wszystko z żarciem zrobione, nie? Bo to jest tak, że jak na przykład robisz sobie jakieś żarcie, to warto na danym polu, jak już robisz żarcie, to żeby tam budować wszystko, co ci tam daje ten, na przykład spiwność. O kurde, czekajcie, coś mi się tu stało, nawet nie do końca wiem co. Co jest? Cyprys coś mi chyba wysłał i nawet nie spojrzałem do końca, jakiś diament. A, ten bicy dostałeś, tak? Co to są bicy? Bicy to jest coś takiego, że można to kupić i to są takie punkciki, które mogą ci wrzucać. Jest 100 takich punkcików, to jest 1 dolar dla ciebie. O, to dziękuję serdecznie. Stówka, Cyprys. Proszę Dorarek, bardzo. Kurde, dorary. Cyprys mówi, że musi mnie nauczyć, jak się cieszyć z dostawania, tak jak Nexosa. Nexus, zostajesz nauczony podobno, jak się cieszyć. Ja się cieszę, what? Zobaczcie, będę tańczył. La 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 la. Dawać pieniądze, dawać! Nexus mówi nie dawać, dawać! Ja mówię, ja jestem taki, że bo mnie głupio jest zawsze, wiesz, kurczę. Nie no, easy, ja też przecież, wiesz, robimy to wszystko dla przyjemności, zabawy, ale jak ktoś wspiera, to bardzo miłe. No, ty, no ten ptak mój lata, żyje, Feniks, ale piękny w sukience. Kurde, o właśnie, bo on jest zajebisty, bo on odkrywa ci tereny, wiesz, on no, lata odkrywa właśnie, ten... mi leci i tu odkrywa. Proszę bardzo, dawaj, Feniks. Dobra, jestem na terenie z tymi Krywaj. Goblinami. Ja pierdele, te kurde gobliny to mają zajebiste tereny. Tylko niezadowoleni, co się dzieje? Dobra, szczęście, jak tam szczęście się robiło większe? Jest szczęście browarkę musisz postawić sobie, browarek. Ewentualnie przejąć teren jakiś. Browarek, browarek, browarek. Parzelnia. Daj. Parzą chłopaki. No, u mnie tu imprezują to zajebiście. Dobra, uwaga, zima zaraz będzie. Już no właśnie kurde, październik. Czy warzelnie robić, bo teraz mi zbierają żarcie. Drewno, wszyscy, drewno, nie? Wiesz, powiem ci, że drewno, drewno jest. Drewno mam opór, ale. Żarciem się boję. Dobra, to ty na razie, Ziodziuś. Drewna mamy. Rozpocznij. Handel. Dobra, to ja sobie pohandluję trochę. Są drogą, jakieś MMOsy ogrywałeś kiedyś, tak? Coś jeszcze tam, raz? Jakieś MMOsy ogrywałeś kiedyś tam, czy coś? Wiesz co, no trochę pograłem w tego League of Legends, ale tak... troszeczkę. League of Legendą, mówisz tylko? League no, widzę tego legendą. Twojego ptaka, lata tutaj, co cwaniak. Lata? No właśnie widzę go tutaj nad goblinami, kurczę. Zaraz obok mnie, dosłownie. To ty jesteś po drugiej stronie, dosłownie. Ale to ja go nie widzę. Jak on jest w cieniu gdzieś lata, to nie odkrywa mi tego terenu coś. Aha, znaczy to on pewnie ci zaraz odkryje, czy coś w takim razie, nie wiem. Świetnie, atakują mnie jeszcze, Boże kochany. No i zima. Zima, panie. Mnie tu biją. A, bo ja tu jednego ziomka, który nie wie co robić. No to ja wam zaraz dam robotę. Ile kosztuje abonamentowa? Możecie sobie zobaczyć, wszystko na dole jest opisane. Oj, nad moim terenem teraz lata. O kurde. Piękny jest ten ptaszek. Bardzo ładny, bardzo. Dobra, no. O kurde. A ja chyba przeżyję tą zimę, mam 160 i minus 2, więc może będzie spoko i spichlerz jeszcze no, buduję. Będziesz miał trochę kłopotów, myślę. Bo dopiero zaraz ta zima uderzy, wiesz, będziesz miał z kurdem, no na minusie mega dużo. Aha, z taką burzą, że taka szaruba jest. Tak, 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 tak. Przygotuj sobie jakichś tam ludzi leczących, wiesz, już teraz. Bo na pewno ci się przydadzą też przy okazji, nie? No ja mam 1000 kurde, więc wiesz, ja mam 1000 żarcia. Koboldy ile mi tutaj daje. O fuck, minus 18. Ja mam minus 20, więc... Jeszcze biją moich chłopów, no co za cholery. No, u mnie to ta zima, kurde, będzie trzymać nieźle. Masakra.
Fuck. Bijcie dziada. Bij go. Wjeżdżamy we wszystkich od razu. Ja musiał, kurde, rozbudować swoją tą flotę tutaj. Znaczy tych, nie flotę, tylko tych moich ludzików. Naucz Wojtka mojego niku, bo czyta Cyprys. Cyprys. I śmiać chamy. O Boże, i nie śmiać się chamy. Cyprys? Zypkiś, ja mówię Zypkiś. Zypkiś. Ja mówię Zypkiś po prostu. Niech będzie Zypkiś, proszę bardzo. Sorry, bracie, no. To mężczyzna, albo sorry, siostro, jeżeli jesteś kobietą. A, no nie jest kobieta, zdecydowanie. No, no chyba, że taka z brodą, ale to wiesz. No, też kobiety. Taka krasnoludzka kobieta. O, ptaszek mi odkrył nowe tereny, faktycznie. Ta kiszka tu jest, panie. Dawaj tą zimę kończyć! Jasne, co będzie! Wiej! Zimno! No, masakra. O ja pierdziele. Ja tu się no jakoś utrzymałem. No na styk jestem, słuchaj, mam 23 żarcia. No, niech kończą, ja mam, kurde, ja mam 800, więc ja jestem spoko. Ja, wiesz co, ja jeszcze ucztę zorganizuję, jolo. Boom, właśnie zorganizowałem ucztę. No ja już jestem, o! Jestem na plus 2. Uff. Wiemy. No i no, przetrwane. Jakiś... Dzięki za follow, bardzo miło. Kurde, teraz mam problem z kamieniem, powiem ci szczerze. Ta kamier, tam. Co tu się narobiło w ogóle? Dlaczego ten drwal? Komuś buduje tutaj browarnię. Browara widzę, będą niezadowoleni chłopcy. Ożeż, kurde, oni rzucają. Co za dziady. No nie, zabili mi mojego typa. Fuck! Bratestwo, pancerny niedźwiedź Kaja lub tarczownika na danym terenie zwiększa produkcję o 15%. Ta Kaja jest zajebista. To w baraku, jak klikniesz sobie na twój barak, ten co tam rekrutujesz, za 75 no. żywności możesz takiego pierdolonego niedźwiedzia stary przyzwać. I on jest mega mocny, ale on tylko może atakować tereny neutralne. Albo bronić swoich terenów, nie? Czyli na przykład nim nie możesz mnie zaatakować, albo innego gracza. No kumam, okej. Ale na przykład jak już masz jakieś tam, wiesz, draugi czy inne te główienka, to możesz już normalnie napierdzielać. Wiemy. To jest już lak handlowy. Okej, to ja tu muszę... Niezadowoleni moi chłopcy są, no. Browarek trzeba im robić. Browarek proszę robić. Proszę piwerko tutaj, rachciach dla chłopaczków. Mamy 2 na 2. Dobra, żar się rośnie plus 10. Żyjemy. Ja tu już sobie wodza, znowu kurde. Biją. Znowu mnie biją. Rybaków będą mnie bili. Zostaw ich w spokoju, ty. No nie, kurde, tyle... Czemu tak zadowolenia mam mało? Fuck. Ja mam teraz co przyjdzie. Dobra, sobie zepsujmy. O, ja mam nagle zadowolenia plus 3 w ogóle. Ja mam zadowolenia, kurde, minus 1. Działa. No u mnie też działa, ale tak nie działa trochę. Tak, oj, szybciej ziomeczki przychodzą. Dobrze, dawać to żarcie zbierać. Ja potrzebuję więcej. A ty. No nie, no nie! Kurde, znowu to samo zrobiłem. Co za ze mnie debil, no nie wytrzymam. Co się stało? Wiesz co, moim wojownikiem sobie klikam i biegnę, ale przez przypadek po drodze kliknąłem tego, budynek jeden, żeby wiesz, tam prawym przyciskiem i wiesz, ten wojownik sobie biegnie i się zrekrutował gdzieś do jakiegoś kamienia, żeby tam wiesz. Okay. I straciłem 20 tego. Ja. Dobra, czekaj, Zypkiś, ty weź mi powiedz, jak twój nick się poprawnie wymawia, bo ja wiem, że ja źle wymawiam ten nick, to chciałbym wiedzieć. Ale czar. Nie wiedziałem, że tak można razem streamować, to super fajne.
To jest taki multistream. Dobra, dobra. To, nie wiedzą co robić. Ci tu. Dobra, jakąś stal trzeba zbudować. Masz jakieś tam te łupki skalne? Ołtarz królów, co to jest w ogóle? Ja tych budynków nie budowałem, w kampanii tego nie było. Ołtarz królów to tam chyba zwiększa ci statystyki. Plus 2 do wszystkiego i sławę jeszcze. I to jest w ogóle chyba potrzebne do zwycięstwa na sławę, nie? Czyli musi mieć dużo sławy i ten budynek i wygrywasz wtedy. Cyprys jest prawidłowo, tak. Teraz będziesz Cyprys, zostałeś ochrzczony Cyprys. Cyprys! Dobra, Cyprys, nie marudź. Jak baba, kurde, normalnie, gorzej. Nie no, z tym kamieniem to ja tu nie wystrzymię, kurde, dlaczego? Daty produkcji jedzenia w zimie zmniejszają się o 30%. Częściej do 3 się zwiększa. No nie wiem. Dobra, z żarciem jest problem, to robimy z żarciem. Kopalnia żelaza. Jest. Pokopanie to żelazo. Gracz Nexus otrzymuje błogosławieństwo Baldra. No, to jeszcze plus 3 do zadowolenia. Jeszcze 3 odniesie zwycięstwo. No, kurde. Ale to nie jestem najdalej. Najdalej jest niebieski zaraz, który obok mnie jest, ale... Kurde, ale kicha. Zyskujesz ja jeden... Ja przegrywam. W sławie przegrywam. Wszystko przegrywam. O nie. Tak nie może być. Browarek jest, żarcie się robi. Dobra, u mnie to wygląda wszystko spoko. Mam jedną darmową ucztę, którą mogę sobie zorganizować, ale zajebiście. Jest żarcie. Trzeba wojaków robić. Problem jest u mnie największy taki, że ja nie mam kompletnie, słuchaj, kamienia dookoła już. Kompletnie nigdzie nie ma kamienia. A kamień do czego aż tak używasz? Do upgrade'ów, wiesz, jak klikniesz ten budynek, który masz. No. To na dole powinieneś to mieć warto kule. Warto robić te upgrade'y? No tak, bo jakby upgrade daje ci raz, że więcej produkcji w tym budynku, to jeszcze no. Zazwyczaj możesz dodatkowo jedną osobę do tego budynku dokoptować, nie? Pumam. To jest generalnie mega zajebiste. To rybaków daje. I te ulepszenia są mega ważne. To dobrze, że mówisz, widzisz, bracie. Nie się odsuwam. No i sobie jakoś chyba poradzą. No i super, ja tu już mam dostęp do tego. Do niebieskiego, jest zaraz kamień. Mogę go jest klepać. Kamień. Jest, mam kamień u siebie. Okej, okay, terenów mam zajebiście, wszystko jest naprawdę mega super. Co by tu jeszcze zorganizować sobie? Czego nieszczęśliwi jesteś? Chcemy lepszych domów. O. Musisz domek ulepszyć, wiesz? Tak, tak. Tacy leją się z typem. Dzięki za follow. Dziękuję bardzo. Tylko jeden wystarczy ulepszyć, czy wszystkie trzeba ulepszyć? Tylko jeden i już jakby, wiesz, zamkniesz im ryjka, nie? Ale to, okay. To też jest tak, żebyś nie musiał dodatkowych domów budować. Ej, w ogóle coś to będzie, jakiś ten... plaga szczurów, o ku... o nie. A to jest spoko u mnie. A dobra, to u mnie też jest okej. U mnie 800 żywności jest kryte. Ale uważaj, bo wraz z tym niektórzy ci goście chorują, wiesz? I tam musisz mieć tych druidów, żeby uleczyli ci, nie? Kamil gra w PUBG'a, o kurczę, to niech se gra, niech się szkoli, kurde. Szczelania. O pierdziele, nie gadaj, że on jest wilkiem. Fucking hell. No, ale ziomek jakiś tam. No, ziomek obok mnie jest wilkiem, on jest bardzo agresywny i ma taką specjalną jednostkę, która nazywa się jakiś berserk. I on ma tyle ataku, poje. O, on masakra. Dobra, dobra. Dobra, z żywnością już mam relaks.
za dziady. Dobra, ja tu muszę koronki sobie podreperować troszkę. Pieniądza zarobić. Ty, zwiadowca, ty, jakiś czerwony zwiadowca mi tu przyszedł. A widzę tego czerwonego rzeczywiście. Ty, to ty musisz być po prawej stronie w takim razie. Nie, ja jestem na samej górze, na północy. O kurde, tak długo jest ta mapa? Holy shit, przecież się nigdy do ciebie nie dostanę. No dobra, no będziemy musieli jakoś tam, wiesz, walczyć. Nie łapać. Mamy zbyt wielu rannych i chorujemy. Dobra, to healerzy są. No, mnie dosyć szybko leczą, zajebiście. Więc ja będę musiał, kurde, drogo kamień kupować w takim razie. Znowu, no co to za problem? Dlaczego ja? Gorzej, ty masz dużo kamienia gdzieś tam u ciebie? Wiesz co, kamienia nie mam tak dużo, mam dużo stali. Shit. Ale to jest stali kamień, spodem. Ty, kamień jest zajebiście dużo mam tutaj blisko. Ja bym, kurde, ubrał ile wlezie. O, panie. Dobra, to wojskowych muszę robić. Tu ulepszenie jakieś mogę piznąć. Ludzie są nieszczęśliwi, co wy gadacie? Chorujemy, no dobra, no to chorujecie, no ale... To przecież jest trzech druidów, żeby was leczyć, no. U mnie ten sam problem. Nie rozumiem. A brak szczęścia to nie mogą, nowych ziomków się nie produkują, cholera. No, to jest problem. Dobra, a powiedz mi, bo jest jedna taka rzecz w ogóle odnośnie piosenki, te radio song jest chyba, nie? No. I słuchaj, i w tej piosence, i nawet ja byłem święcie przekonany, ty pewnie wiesz, o co że chodzi. Że tam jest trochę słońca. Że tam jest trochę słońca. I jak to się w ogóle stało? To jest największy absurd, kurde, na świecie, nie? I ja zawsze właśnie myślałem, mówię, o co tu chodzi, nie? Wiesz, koleś śpiewa coś tam, jak trochę słońce, tego what? I nie, dopiero dzisiaj, i powiem ci, dopiero dzisiaj to sprawdziłem, nie? Ja dzisiaj to sprawdziłem i wlazłem specjalnie na tekstową. Tam nie ma nic, tak. A propos tego, nie? Ale faktycznie jest tak, że słychać trochę, to trochę słońca. I sami żeśmy z tego break zrobili po prostu w teledysku do tego numeru, nawet tam śpiewamy trochę słońca. A no właśnie, bo to w teledysku było, tak, dobra. Tak, i potwierdziliśmy jakby tą akcję, natomiast tam nie ma, nigdy nie było takiego zamysłu, nie? No prześmieszne to jest. Zupełny przypadek, który dużo hype piosence zrobił tak naprawdę. No, to też, kurde. I to jest aż tak... aż się zdziwiłem, nie? I minus 26 na żywności, co to do kurde nędzy ma być? Ej, ci moi są jacyś dziwni, goście. Chorujemy. What the fucking hell? Co to, w zimie oni chorują przez całą zimę? A co to, w lato nie mogą? No właśnie. Co to ma niby być? Co to za absurd? O, i nagle się wyleczyli wszyscy. Gdzie my jesteśmy atakowani? Oj! Rue! Ten ziomek coś tu kombinuje, cwaniaczek jeden. Wracać do roboty. Kobold 38. Dzięki za follow, bardzo miło, siemando. No i czad. Chyba idę rozpizgać koboldy, wiesz, bo mnie denerwują. O Jezu, mam plus 40 do żywności, no i teraz jest super. Jano jest potrzebne, żeby wojskowych nie mieć. Ole, tych koboldów tu jest! O pierdziele! Ale dobrze, to takie małe dźwięka są. One wyleją mnie workami ze złotem, co za absurd. Tak. Może, dobra, kupcy zarabiają hajs? Tak. Główka pro, siemano! Zapraszam serdecznie, no w
szkoda siebie i będę grał. Tylko na razie gram na playaku i nie mam jak tego przepiąć na PC-ta, ale w Koda na pewno pogram, bo to jednak jest moja topowa gierka, w tą grę jestem najlepszy. To spełnia. Dziękuję bardzo, Subka, dziękuję. Witam w ogóle subskrybentów, cześć. Super fajne to wspólne streamowanie w ogóle, Nexus. Bardzo dziękuję ci za to dzisiaj. A to kurde, stary, no proszę cię. Że jak jest gdzieś tam okazja, ja bardzo lubię gdzieś tam grać. Ten... Fajna sprawa. Ło, jestem atakowany. What? Dobra, i tego... ten pancerny niedźwiedź Kaja, on mówi, że jest bardziej do defensywy. Tak, 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 ale możesz nim atakować też, wiesz, jak masz jakieś obozowisko draugów niedaleko czy coś, takie, wiesz, neutralne tereny, na przykład takie koboldy mógłbyś zaatakować, nie? Okej. Okay. Wiesz, i to możesz sobie gdzieś tam, nie? Dlaczego ty jesteś niezadowolony? Co się dzieje? Podoba się już, nie smaczy chłopakom coś. Lepszy będzie tutaj, kurde. Skolonizuj teren. Dobra, przyjmujemy te kurde. Gdzie nas atakują, dziadu, no? What, to co ja mam obozowisko, ja mam przyjęte obozowisko koboldów, what? Ja to mogę jakoś wyburzyć, czy co? Koboldy będą pojawiać się na tym pobrzeżu i... What the fuck, co wy gadacie? To czekajcie, to ja nie mogę zniszczyć tego obozowiska koboldów? To ja przyjąłem je i będą mi tak czy siak mi się pojawiać tutaj, gnoje? Weź mnie nawet nie denerwujcie. Tam jest coś dziwnego z tym, tak. Z kim gram? Gram z Łozą, moi drodzy. Z Wojtkiem, wystarczy wpisać komendę wykrzyknik Łozo i znajdziecie na czacie link do Double Streama. Możecie kojarzyć Wojtusia z zespołu Afromental. Tak jest, to ja, Wojtunio. Wojtuś, Wojtolongo. Dobra. Nie Łozo, tylko przez Ły. Ja pisałem przez Ły. Nie wiem, czy to dobrze. Obojętnie, Łozo, Łozo, przeróżnie. O, dwie owce będą, dobrze. Tarczownika by się przydał. Bum, przejęty obszar. Dalej nieszczęśliwi. To za dziady. Nie smaczy im. No, tak samo mam, kurde, problem z zadowoleniem. Dobra. No, jolo. Pieniądze. Jedz. No, główka pro, no, troszkę tam pamiętam. Nie był najlepszy na WGW. Co? Co na WGW? Nie, bo tu ziomek napisał, że pamięta, jak graliśmy w Koda na WGW. Bo ja tam wlazłem, jak zacząłem, że jest Call of Duty sekcja, to wlazłem i zacząłem trochę siepać. No i tam dosyć... Poliłem chłopaków niektórych. Kurde, przyszli tacy, wiesz, o, to taki, wiesz, pewnie nubek. Aha, już jest przejęty teren, to już się nie pojawiam. Dobra, już rozumiem. Dobra, to mamy. Dalej niezadowoleni, no. Nie możemy zwiększyć populacji, potrzebujemy więcej szczęścia. Że więcej budować, kurde, chcesz. Tak budujesz więcej niż jeden? No, chyba, właśnie ja też zaraz chyba zbuduję, bo mnie to już denerwuje. No to szczęście to irytuje na maksa. Dobra, ale zagrożenie jest tylko... Browarnie. Dawać, niech żłopią ten browar. Nie może skolonizować, który jest broniony. Aha, dobra, już teraz kolonizujemy. No i super, no i będzie zadowolenie, no i ładnie. Uff, i lore jeszcze teraz będę miał, fajnie. Kurde, kiszka jest, że żeby zmienić im profesję, trzeba na chatę ich najpierw wysłać. W sensie, żeby stali się znowu normalnymi, nie? No. To też tak przez pół mapy, kurde, muszę ciągnąć typa. Tak.
Ja to jakoś tam przędę, jakoś to idzie, kurde, ale tak krew w nosa. No właśnie. Nie ma dramatu na razie. No. Ratusz może tylko raz, nie? Zabrejdować? Tak. Wszystko no, generalnie chyba tylko raz można, nie? Mhm, mhm. I zazwyczaj mam takie dachy teraz inne, nie? Takie bardziej, nie wiem, fioletowe w sumie. O Jezu, ile dragów. Kurde, portal. O ja pierdele. Ile tu mi się tego pojawi, masakra. Dobra, ja akurat mam bojaków obok. Dawaj, bo sprawdź, bo na paru terenach, nie? U mnie jest na dwóch terenach i u mnie na jednym terenie... U mnie jest terenie... tylko na jednym. Nie, niemożliwe. Muszą być więcej. U mnie jest na jednym, a na drugim to nie jest mój teren. Aha, what? To dziwne. Czerwony tam ich leje. O kurde, ty ten czerwony to nieźle jest irytujący jakiś taki, widzę. Dziki. Jeżdżają tu jakimś wojskiem. Podoba mi się to. Dawaj, się robić. Wiecie, mamy golda, co jest sporo. Szczęście. Plus 3. Zasuwać mi teraz stypkami. Tyle są. Gdzie jest? Hajsu najmniej. Bo... A jest, kurde, no. Ja to jestem taki atencjusz. No masakra po prostu, pierdele. Wojtku, jakbyś chciał pograć w Koda WW, zapraszam chętnie, pogram. Ja od Nexosa, jego moderator i streamer. A kto? Elpicza. A, Elpicza. A, Elpicza to dobry ziomek, jest bardzo. Tak? Tak, no Elpicza to prawilna morda jest, naprawdę. I mówi, że w Kodzika gra, no to bardzo chętnie. A bo ja tutaj na PC-cie to nie mam za bardzo z kim grać, więc mega chętnie. Na PC-cie to może ja też może gdzieś może wysupłam, to można też coś jeszcze tam powiedzieć. Znaczy ja mam gdzieś tam chyba tego Koda, wiesz, ja go dostałem, a kurde nie grałem w niego prawie w ogóle. Muszę, no ja lubię. Muszę coś wykombinować, może jakieś właśnie granie. Dawać, bić ich. Nie, na jednym terenie trzej się pojawili przed obalem. Dobra. Patrz, gnomy. Dobra, wojo tu. Przeżyłem ten atak. Dobra, jakieś leczenie się przyda. No i super, no i super. O kurde, jaka zima. Słuchajcie, jak jakieś pytanie o WoWa macie, czy coś, no to pytajcie, ale to tak dopiero później, jak będziemy WoWika sobie łoili, co wy na to. Bo to też tak, kurczę, ja tu mógłbym gadać o tym WoWie i gadać, a to tak wiecie. No, ja już dawno nie grałem, ale widziałem, że tych Pandarianów można zrobić chyba. I zrobiłem Pandariana sobie na laptopie jak Dubaj. O kurde, ty, gość mi tu wjechał czerwony, poczekaj, bo ja tu się zagaduję. A tu się nie fajnie robi. I wieżyczkę już wstawia. O sukińcym. Co ma do tego? O nie. O Jezu, gra mi się zacięła. Tam już chwyci. Czemu atakuje w zimie? Co za mnie debil? A uciekaj. Ajajaj. Zabili mi wojownika jednego. Czerwonym? Nie. To nie czerwoni, ale oni już są blisko, cholery. Co ja robię? O nie, anuluj kolonizowanie. Uch. Jezu, ja mam minus 16, a tutaj moi goście prawie skolonizowałem teren. Ale będę miał żelazo całkiem sporo. Spróbuję może kurde te strumienie magmy. O kurde, odyny. Tu jest jakiś niebieski typek. I już tutaj zbiera mi kamień, dziad. Ej, ty, ja widzę twoje granice. Widzę twoje granice. To ty nie, to ty jesteś u góry. To ja jestem dosłownie pod tobą. Widzisz ten teren, gdzie ten niebieski ma ten kamień? Ja widzę zielony już też. Widzicie? A, no właśnie, a bo ty masz tego woza twojego widzę. A, no kurde, popatrz jak to tańczy, kurde. Dla ciebie specjalny taniec. Taniec widzę, żelaza. Jak widzę jak tańczy. O kurde, będzie trzęsienie ziemi. Dobra, ale tu nie jest za różowo. Robić... budynek ewidentny do obrony.
Pandariany, no właśnie, no pandareny. Pandy to są w ogóle. Panda, fucking panda, man. Ale ty grasz pandą? Nie, właśnie ja to tak za pandami się... Znaczy może nie, że się nie przypadam, ale takie wiesz... Panda taki mem. Ta wodna. Zaczyna się tu robić niebezpiecznie, powiem szczerze. Ja tu żeglarze muszę robić. Ty, a jak można żeglarzami atakować? Żeglarzami atakować się nie da. Ich można wysyłać tylko na ekspedycje, ale kruki, jak jesteś krukiem, to możesz wysyłać właśnie rajdy. Ekspedycje takie właśnie z tego, nie? Ale bo kurde, ja w przypadku jak grałem kampanię, no, to regularnie byłem atakowany ze statku właśnie. A no, no to mówię, kruki mają takie coś, że mogą wyznaczyć teren i stary z tego z terenu wysyłać ci ataki statkiem, wiesz? Desanty takie. Okej, okay, czyli tylko kruki to robią. No i to jest całkiem spoko. Okej. Okay. Co chciałem tu jeszcze zrobić? Coś chciałem. Ja mam tyle kurde złota, że szok. Ja nie potrzebuję już teraz złota, panie. No jak, na wojaków, nie? No ja mam 1500, więc i plus 14. Więc więcej mi nie potrzeba, wolałbym kurde coś. Tarczowniczka, chodź tu do nas. Mam duperkę dla twojego woda, nazywa się tarczowniczka. O kurde, to musimy zrobić jakiś wieś mariaż taki. O kurde, atakuje mnie czerwony, ty. Co za dziadek? Bijcie ich! Bijemy czerwonego! Dobra, wodza im zabiłem. Jest gin. Nie, że mogę tu kupić jakiś kamień? O, no i zajebiście. Gracz kobold. No kurwa, nie wytrzymam! Ale się wkurzyłem teraz! Nie! Mój Boże, pamiętasz tam, gdzie stał mój kurde ten? Gdzie mój stał ten wojownik? To stary, zlazłem z tego terenu na chwilkę i kurde, tylko jak zlazłem, to mi niebieski przejął ten teren. Od razu sobie go przejął. Co za kutas! No co za kutas! Nie wytrzymie! O nie wytrzymie! O, nie. Ty, a dlaczego są Ołtarz Królów i Lighthouse? Lost Creation Great Roots. Ten pierwszy jest do zwycięstwa na prestiż i on daje ci tam dodatkowe żarcie, bonusy jakieś takie? A ten Lighthouse to szczerze mówiąc nie wiem, więc niestety nie mogę ci powiedzieć. Okej, okay, 10 drewna. Robu 100 porników. To dziady. Dobra, myślę co tu robić. To do woja. Kamień mi potrzebny jest. No, muszę zaatakować tego typka tutaj. Muszę niebieskiego zaatakować. To go, ja też muszę go zaatakować. O, to go wkleszcie, bo on wyśle... Razem go. Jak ty zaatakujesz, to... Znaczy wiesz co, ja mogę też teraz przeatakować, to wtedy będziesz miał większe szanse. Bo będzie musiał podzielić swoje wojska. Jakoś. To poczekaj, ja tylko wojaka zrobię jednego. Dobra, to ja teraz też, bo on ma dosyć dużą armię, to teraz ci mówię. Ten jest mało potrzebny. Spoko. Tak żarcie mało jest. Jeden na żarciu, coś niedobrze. A co będzie? Trzęsienie ziemi. Mhm. Dzień jest przerąbany. Pandarena, słuchajcie. No pogramy coś. O, ziomek widzę, że ma 110 pandę. Levelik. A jaki jest teraz limit levelku? 110 właśnie. 110? Ja tu skończyłem grać jak było 70. No kurde, to na The Burning Crusade, stary. Tak, dokładnie. No właśnie.